A zatem zaczynamy muzyczną część dzisiejszego wieczoru. Na scenę zapraszam dyrygenta Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, pana majora Leszka Mieczkowskiego. Rozpoczynamy główne wydarzenie wieczoru, wielką galę, na której dowiemy się, kto został człowiekiem roku 28 Forum Ekonomicznego w Krynicy. Galę poprowadzą dla Państwa dziennikarze i prezenterzy głównego partnera telewizyjnego Forum Ekonomicznego i narodowego nadawcy Telewizji Polskiej, Danuta Dunin-Holecka i Krzysztof Ziemiec. Powitajmy ich gorącymi brawami. Witamy Państwa bardzo serdecznie w ten wyjątkowy wieczór. To już 28 Forum Ekonomiczne i wyjątkowy wieczór rozdania nagród. Jest nam ogromnie miło, że możemy tu dziś być z Państwem, bo tak wielu znakomitych osobistości naraz, żeby spotkać w jednym miejscu, to naprawdę nie zdarza się często. Dobry wieczór, a nasz dzisiejszy wspaniały, mam nadzieję, wieczór, pełen może czasem zaskakujących sytuacji, rozpoczął utwór Tańce Góralskie z opery Halka Stanisława Moniuszki. W tych okolicznościach górskiej przyrody nie mogło być inaczej, ale to też jest taki przedsmak przyszłorocznego roku moniuszkowskiego, który będziemy w Polsce obchodzili. A podczas gali zostaną wręczone nagrody. Oczywiście Człowieka Roku 2017, Firmy Roku 2017, Organizacji Pozarządowej minionego roku oraz Nagroda Nowa Kultura Nowej Europy imienia Stanisława Wilczęca. Ja dodam, że nagrody przyznawane są przez Radę Programową Forum Ekonomicznego w Krynicy dla wyróżniających się postaci życia politycznego, no i oczywiście biznesowego również. Natomiast Nagroda Nowa Kultura Nowej Europy przyznawana jest przez miasto Kraków. Ilustrację muzyczną, jak już Państwo słyszeli, przygotowała reprezentacyjna orkiestra Straży Granicznej pod batutą majora Leszka Mieczkowskiego. A partnerem gali jest województwo małopolskie. Zatem to jest ten moment, kiedy bardzo poprosimy o otwarcie uroczyste gali. Zapraszamy na scenę członków Rady Programowej Forum, pana Jacka Krupę oraz pana Dariusza Leśka. Zapraszamy. Szanowni panowie marszałkowie Sejmu i Senatu, szanowni państwo ministrowie, szanowni uczestnicy i goście Forum Ekonomicznego w Krynicy. Stało się już tradycją, że drugi dzień Forum Ekonomicznego w Krynicy kończy się uroczystą galą, na której wręczane są wyróżnienia. Człowiek Roku, Firma Roku, Organizacja Pozarządowa Roku oraz Nagroda Miasta Krakowa Nowa Kultura, Nowa Europa. W imieniu Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy chciałem złożyć serdeczne gratulacje wszystkim laureatom. Zapraszam serdecznie na tą uroczystość. Szanowni Państwo Premierzy, Szanowni Panowie Marszałkowie, Panie i Panowie Ministrowie, Panie i Panowie Posłowie i Senatorowie, Szanowni Drodzy Państwo, miałem zaszczyt i przyjemność wczoraj podczas sesji inauguracyjnej, czy tuż przed sesją inauguracyjną, przywitać wszystkich Państwa w imieniu władz samorządowych gminy Krynica-Zdrój oraz społeczeństwa gminy Krynica-Zdrój. Ale ponieważ tak się złożyło, że w dniu dzisiejszym dotarli do nas kolejni znakomici przedstawiciele świata polityki, biznesu, mediów, gospodarki, więc pozwolą Państwo, że ponownie przywitam wszystkich Państwa w Krynicy na 28 edycji Forum Ekonomicznego.
No i oczywiście serdecznie dziękuję Państwu, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie. To wielki zaszczyt gościć Państwa w klinice. Szanowni Państwo, Forum Ekonomiczne ma historię już ponad ćwierćwieczną. Zaczynaliśmy od edycji Forum Polska Wschód. Jak nazwa sugeruje, problematyka ówczesna dotyczyła zmian geopolitycznych ówczesnej Europy Środkowo-Wschodniej przede wszystkim, no ale w ciągu tych 20 kilku lat, ponad 25 lat okazało się, że Forum Ekonomiczne przekształciło się w produkt o zasięgu globalnym. Mamy w tej chwili uczestników z ponad 60 krajów. Oczywiście media transmitują obrady z wielu spotkań również na cały świat. No i mogę z dumą i satysfakcją powiedzieć, że właśnie w Krynicy odbywa się to niezwykłe wydarzenie, właściwie jedyne w skali świata, porównywalne z oczywiście szwajcarskim Davos. To dzięki Państwu i Państwa obecności, to wielki prestiż i honor dla Krynicy. Raz jeszcze dziękuję za to, że zechcieli Państwo nas po raz kolejny odwiedzić. Szanowni Państwo, za nami już wiele paneli, prawie 2 dni forum, można powiedzieć, że 2/3 za nami. Ja już dziękuję serdecznie tym, którzy uczestniczyli w tej edycji forum. Niestety niektórzy już musieli nas opuścić, ale dziękuję za to oczywiście, że jesteście Państwo dalej z nami. No i cóż, przed nami absolutnie niezwykły dzisiejszy wieczór. Za chwilę dowiemy się, kto jest człowiekiem roku, firmą roku, kto jest organizacją pozarządową roku i oczywiście kto zdobędzie tą nagrodę przyznawaną przez miasto Kraków. Ja już z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim laureatom, życzyć im dalszej satysfakcji z tego, co robią, życzyć im oczywiście wielu dalszych sukcesów. No i cóż, w dniu dzisiejszym wszystkim serdecznie Państwu życzę ekscytującego wieczoru, niezwykle emocjonującego i oczywiście dalszego bardzo miłego i efektywnego pobytu w naszym kurorcie. Bardzo dziękuję. My też dziękujemy i dołożymy starań, żeby tak było rzeczywiście z tym wieczorem. Jacek Krupa i Dariusz Reśko, członkowie Rady Programowej Forum w Krynicy. Jestem pewna, że będzie pięknie, klimatycznie i ten wieczór na długo pozostanie w pamięci. A teraz naszą wspaniałą orkiestrę poprosimy o kolejny utwór od Bacha do Czajkowskiego. Nagroda Człowiek Roku 2017. Szanowni Państwo, Rada Programowa 28 Forum Ekonomicznego w Krynicy przyznała tytuł Człowieka Roku Europy Środkowo-Wschodniej 2017 panu Saulisowi Skwirnalisowi, premierowi Republiki Litwy. Nasze dziennikarskie gratulacje również. Panie premierze, zapraszamy. I zapraszamy premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, aby wręczył nagrodę panu premierowi Litwy. Człowiek roku 2017. Wielkie brawa, proszę Państwa. Mogą być nawet bardziej gorące. To naprawdę prestiżowa nagroda. Ogromna radość, że tę nagrodę Człowieka Roku dostał właśnie mój przyjaciel Saulius Skwirnalis, z którym mamy rzeczywiście częste, bliskie kontakty. Saulius pisuje do mnie SMS-y po polsku.
Więc ja się na koniec za minutkę odwdzięczę mu jakimś połową zdania po litewsku. Może mi wyjdzie, może zrozumiem, bo ja niewiele akurat rozumiałem, ale wszystko czułem sercem, że tak jak jedno z... Tak jest jedną z pierwszych moich wizyt zagranicznych, kiedy zostałem wicepremierem, odbyłem na Litwie i tam akurat otwieraliśmy most energetyczny w kontekście współpracy w tym jakże ważnym obszarze. I ja chcę bardzo ogromną radość wyrazić, że dzięki Sauliusowi te mosty pomiędzy Polską a Litwą naprawdę są coraz szersze, coraz bardziej stabilne. A tak przy okazji to pierwszy most w Wilnie powstał w czasach Władysława Jagieły, naszego pierwszego wspólnego króla, więc historię mamy tutaj wspólną od dawna, również tą taką infrastrukturalno-gospodarczą. I dzisiaj mogę powiedzieć, że ta historia się coraz lepiej układa i że jest to bardzo piękne uczucie, że Polacy jadąc na Litwę czują się coraz bardziej jak u siebie w domu i Litwini przyjeżdżając do Polski również czują się coraz bardziej jakby byli u siebie w domu, że potrafimy te wspólne, różne problemy coraz lepiej rozwiązywać. Że jesteśmy też na dobrej drodze, żeby nasze stanowiska we wszystkich obszarach, również geopolityki i polityki europejskiej całkowicie uwspólnić. I to daje nam większą siłę, bo mamy więcej rzeczywiście do powiedzenia i z tego też bardzo się cieszę. Chcę też podkreślić, że te wspólne sukcesy nasze gospodarcze w wielu obszarach nie byłyby możliwe właśnie bez pana premiera Sauliusa Skvernelisa. To jest jego osobista zasługa, zaangażował się w te relacje i rzeczywiście one zmierzają w bardzo dobrym kierunku. Bardzo dziękuję, panie premierze, za to. Czujemy też, tak jak mówił Lech Kaczyński z okazji 440. rocznicy Unii Lubelskiej w 2009 roku, że Litwa pozostaje Litwą, chce pozostać Litwą, Polska pozostaje Polską, że budowaliśmy, tak jak tutaj pięknie zaznaczył w słowie wstępnym pan przewodniczący, że byliśmy taką jakby pierwszą Unią Europejską poprzez budowę ówczesnej Rzeczypospolitej obojga narodów i rzeczywiście ta historia, która wtedy nas przybliżyła do siebie, cieszę się, że dzisiaj też ponownie nas do siebie zbliża. I obiecane zdanie po litewsku, mam nadzieję, że Saulius tutaj zrozumie. Nemesk kelo del tekelo. To znaczy nie zamieniaj dróg na ścieżki. Ja cieszę się, że nasze drogi są coraz szersze, oby takie pozostały. Dziękuję bardzo. Dziękujemy obu premierom. Dziękujemy, jeszcze raz gratulujemy. Premier Litwy Sauliusz Skvernelis, nagrodzony Nagrodą Człowieka Roku i premier Mateusz Morawiecki, premier Rzeczpospolitej Polski. Orkiestra będzie czynić swoją powinność i zagra doskonale znany Państwu utwór, czyli Polonez z filmu Pan Tadeusz. Zapraszamy.